Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy z wyprzedaży. Większość rzeczy tutaj second handowych będzie z wyprzedaży po 2 zł. Jest kilka rzeczy takich też, które kosztowały po kilka złotych, bo były z wyprzedaży 50%, ale większość rzeczy były po 2 zł i buty po 5 zł, także już serdecznie Was zapraszam. No i oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Planuję dużo fajnych filmów, zresztą jeśli przejdziecie sobie wstecz do innych filmów, to będziecie mieć pojęcie, czy to jest coś, co Was interesuje i wtedy zasubskrybujcie, jeśli tak jest. I proszę Was też o polubienie na filmiku, bo jak pewnie się zorientujecie, te filmiki kosztują dosyć sporo pracy i jest to taka dla mnie minimalna nagroda za całą tą pracę. Kochani, przechodzimy do rzeczy. Jest strasznie gorące, nie wiem dlaczego, ale jest tak duszno, chyba dlatego, że padało w nocy i jest teraz upał i po prostu to wszystko paruje. Już nie mogę wytrzymać dosłownie. Także przechodzę do rzeczy. Kochani, zacznę od rzeczy, które nie były po 2 złote, ale z wyprzedaży 50% i to są mega, mega perełki. To, co mam na sobie, to jest całkiem nowy outfit. Nie widzieliście na pewno go u mnie, bo właśnie to jest z tych zakupów. No i tak, kochani, spodenki, które mam na sobie, trochę wyżej je pokażę, są świetne, naprawdę są mega. Szukałam takich białych spodenek od już dłuższego czasu, takich typowo na wakacje, bo to jest coś takiego, no, na plażę, do zwiedzania. Na pewno nie są jakieś to takie eleganckie spodenki, ale są świetne, bo są nieprzejrzyste. Oczywiście i tak wkładam cielistą bieliznę pod spód, żeby jednak tam się nic nie odznaczało w razie czego, ale są z takiego grubej bawełny, świetnej, naprawdę takiej bardzo mięsistej. Zresztą zobaczcie na zbliżeniach, bo zrobię zdjęcia też. No i są fajne z takimi zaszepeczkami, z kieszeniami. No i co jest najfajniejsze, w tych spodenkach kosztowały dosłownie chyba 7 zł czy 8 zł, jakieś bardzo małe pieniądze. I to są spodenki designerskie. Już jest to druga rzecz, którą mam od Diane von Furstenberg. Także super, bo bardzo dobra jakość. Świetny krój według mnie. Mnie bardzo odpowiada ten krój, bo nie są bardzo obcisłe i są takie w ogóle fajnie trzymają kształt. No i jestem bardzo, bardzo zadowolona. I kupiłam je też z myślą o wakacjach, bo bardzo krótkie wakacje z koleżanką planujemy. Kilkudniowe dosłownie do Włoch, taką wycieczkę malutką. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Trzymajcie kciuki. No i właśnie myślałam o czymś minimalistycznym, bardzo uniwersalnym, bo będziemy musiały tam zabrać bardzo, bardzo malutki bagaż kabinowy, nawet mniejszy niż zwykły kabinowy, więc już miałam zagwozdkę, co zabrać, żeby to zajęło jak najmniej miejsca i było bardzo uniwersalne. No i takie spodenki mi się udało zwyhaczyć. Zobaczcie tam, jak się przechadzam w tych spodenkach i jeszcze właśnie w tej bluzce i w takim białym paseczku, który zaraz Wam pokażę. No i właśnie druga rzecz to jest ta bluzka, też była bardzo tania właśnie z tej wyprzedaży, jest świetna naprawdę. Jest bardzo, bardzo mi się podoba, to jest bawełna, jest taka, jest cienka przez to, że ma takie prześwity, bo ona ma taki dość długi rękawek, ale to jest świetne, bo można ją też na taki malutki topik albo crop top założyć na wierzch sobie. W roli mini żakieciku, to jest też fajne, że jest taka wielofunkcyjna, może służyć jako taki mały sweterek też na wieczór, w cieplejszych krajach to może się fajnie sprawdzić. No i tutaj akurat mam ten brązowy pasek mój taki skórzany, bo mi się to bardzo podoba do tych brązowych guziczków, jest takie stylowe. No, ale też właśnie może być z białym paskiem, może być jeszcze z inną kombinacją. No jestem bardzo zadowolona z tego zestawu, on jest właśnie taki bardzo, bardzo letni i no i to są moje nieliczne białe rzeczy, chociaż zaraz zobaczycie następną rzecz białą dokładnie. No właśnie i przechodzę do następnej rzeczy. Spódnica i to jest też spódnica z Vinted, którą kupiłam do wyzwania, które już widzieliście o seksie w Wielkim Mieście. No zanim, niestety nie mogłam znaleźć przez jakiś czas spódnicy do tego wyzwania, już myślałam tak z 3 tygodnie o tym. No i zamówiłam na Vinted świetną vintage'ową spódniczkę z bawełny, szytą przez kogoś, ale jest fajna, jest z wysokim stanem. No jest, to jest taka niezbyt krótka mini, w sensie nie jest za krótka, jest taka w sam raz, jak na krótką spódnicę. No jest świetna, gruba bawełna bardzo, niestety nie jest rozciągliwa, ale jest bardzo gruba, jest wygodnie uszyta, ma wąską talię, co bardzo lubię. To jest właśnie super w tych vintage'owych spódnicach, że one były wąskie w talii, a tutaj były fajnie skrojone i
i mi jest dobrze w takich rzeczach, bo pasują właśnie do mojej figury, fajnie się układają na sylwetce. No i kosztowała 20 zł na Vinted. To jest najdroższa rzecz dzisiejszego hola, kochani. No ale postanowiłam Wam ją pokazać, bo jest świetna na lato. Bardzo uniwersalna. Tutaj właśnie dlatego różne stylówki. Jedną pokazuję Wam z taką za chwilę, którą też pokażę, bluzką niebieską w sportowym zupełnie stylu. I druga stylóweczka będzie z taką świetną bluzką w stylu czy to Versace, czy Dolce & Gabbana, bo to bardzo czasem podobne style też rewelacyjnie wygląda, trochę w stylu 80sowym. No i moim zdaniem jest to świetny zakup. Nie użyłam jej do stylówki, bo tamta do tego wyzwania, którą w końcu udało mi się kupić praktycznie w przeddzień tych stylówek, no może nie w przeddzień, ale tak z dwa dni wcześniej, w ostatniej chwili kupiłam tamtą i okazała się lepsza, bardziej oddawała klimat tamtej stylizacji oryginalnej. No i dlatego tej nie użyłam, ale stwierdziłam, że będzie fajna, bo będzie bardzo uniwersalna i w zasadzie do wszystkiego to pasuje. Więc ekstra. No i najdroższe rzeczy mamy za sobą. To od razu pokażę Wam też akcesoria. I szukałam takiej saszetko torebki, którą mogę użyć jako kosmetyczki do małego bagażu, ale też potem jako torebki. I pokażę Wam tutaj trik, ale takie triki Wam jeszcze pokażę w takim krótkim vlogu o tym pakowaniu się za granicę, jeśli uda się wyjechać oczywiście. No i zobaczcie, torebka nie miała paska. Oczywiście można tu każdy pasek włożyć po prostu i zapiąć to na tym. Ja tu chcę używać jako właśnie takie coś do zwiedzania i to jest bardzo uniwersalne, zobaczcie. Kolor idealny, to jest taka wieczorowa z jedwabiu torebka, w ogóle pokażę Wam tu w zbliżeniach samą torebkę. No i mogę użyć ją do złotego paseczka, takiego jakby łańcuszka. I tu mam taki srebrny pasek, mój, bardzo go lubię, z takim złoto-srebrnym zapięciem, takie kuleczki są na nim. No i właśnie to można sobie idealnie zapiąć w pasie. Przy okazji jest tutaj biżuteryjny pasek do tego, więc nam spina, tak jakbym mogła też sobie do tej bluzki to włożyć, zobaczcie, spokojnie, właśnie jako pasek i mieć przy okazji tutaj wkładam sobie telefon, kartę, czy też jakiś błyszczyk i idę sobie zwiedzać, nic mi nie krępuje ruchów i to do wszystkiego pasuje. To jest właśnie super myk, a w podróży mogę to użyć sobie jako saszetkę, czy na bieliznę, czy na coś podręcznego, chusteczki jakieś. Także super, super fajna rzecz, z której jestem bardzo zadowolona. Jest przepiękna, zobaczcie w zbliżeniach. Ślicznie haftowana i właśnie kolor bardzo uniwersalny. Użycie bardzo uniwersalne. No, kosztowało mnie, kochani, kilka złotych też. Już nie pamiętam, bo to też już jest kilka dni. Ponad tydzień u mnie. No i moi drodzy, nie pamiętam dokładnej ceny, ale to były też jakieś takie groszowe sprawy, ta saszetka. No i teraz przechodzę do butów. No i moi drodzy, kupiłam jedne buty dla przyjaciółki, z którą właśnie na te wakacje mam jechać. To jest rozmiar 35, one są mikroskopijne te butki, ale są przepiękne. Kochani, to są vintage'owe buty Viva Lei, firma Made in Italy. O, po prostu Ugo Rossetti, to jest jakiś pewnie projektant. One są na skórze oczywiście, tylko mają fleczki do wymiany, ale to jest niewielki problem, taki mały obcasik, więc super na przykład do pracy. No i tutaj mają taką siateczkę, zobaczycie to też sobie na przebitkach. Siateczka w taką pepitkę biało-czarną, co jest przesuperowe. I zobaczcie na to skórzane obszycie tutaj, to jest taka cieniusieńka skórka. Tutaj z tyłu ma tak jakby elastyczną tą skórę, w sensie z gumką wszytą. I to jest w takim kolorze musztardowym. No, uważam, że połączenie kolorów przesuperowe i w ogóle ten design tych butów mi się tak podoba. Bardzo żałuję, że nie są na mnie, bo ja bym te buty bardzo wykorzystała, uwierzcie mi, do wielu rzeczy. No ale się mega cieszę, bo mi się wydaje, że mojej przyjaciółce też się spodobają. Ona ma bardzo dobry gust. No i też moim zdaniem to są świetne właśnie buty do jej pracy. Pracuje jako dyrygent, asystent dyrygenta w operze i jest też wykładowcą na uczelni muzycznej, więc uważam, że będą mega, mega się sprawdzać te butki. Tym bardziej, że są w idealnym, po prostu perfekcyjnym stanie, praktycznie jak nowe, prócz tych fleczków, bo one już z wieku się po prostu rozpadły. Kolejne buty, które chcę pokazać, vintage oczywiście, to też znowu jakieś z lat 80. butki. Po prostu ubóstwiam takie buty. Zobaczcie, jakie przepiękne mają detale. Skórzane buty w takim burgundowo-bordowym kolorze. Mirabella, Made in Italy. Oczywiście też całe skórzane, łącznie z podeszwą. Na małym obcasie, czy to, co ja lubię. To są znowu te moje takie, jak ja to mówię, daisy shoes z kokardami.
są mega po prostu. Są na mnie minimalnie za duże, ale ja sobie tam włożę takie pół wkładki, to będzie już wtedy idealne. To jest 38, ja mam takie większe 37 trochę, więc po włożeniu tych wkładek do przodu tutaj to już będzie super pasować, tym bardziej, że są bardzo, bardzo wygodne. No i praktycznie w idealnym stanie, naprawdę. Ja Wam w jesieni pokażę więcej stylówek z tymi butami na 100%, bo one mi do wielu, wielu rzeczy pasują. Kolor jest przepiękny. No i moi drodzy, przechodzimy dalej. No i teraz pasek. Pasek, który widzieliście w stylówce z tymi spodenkami. No, płaciłam za niego właśnie tylko 2 zł, bo na wyprzedażach tych wszystko właśnie było po 2 zł. Jak nowy paseczek. Też taki troszeczkę vintage'owy, skórzany oczywiście, biały, właśnie taki jasno kremowy, taki lekko ecru. Więc super, no bo właśnie do takich właśnie lekko ecru jest ten strój. Spodenki są bardziej troszkę białe, bluzka jest bardziej ecru. No i wydaje mi się, że będzie super to pasowało. I jest bardzo uniwersalna rzecz na lato, taki paseczek do spodni, do spodenek, do sukienek, do wszystkiego. Idę dalej. No i kochani, znowu spódnica za 2 zł. I tą spódnicę być może będę sprzedawać na Vinted. Jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany, no to jak najbardziej można kupić. Albo ją podaruję mojej mamie, jeśli jej się będzie podobać, bo nie wiem. To jest taka spódnica dla mnie do kolana prawie, że dla niższej osoby będzie za kolanko lekko, ale taka raczej do kolana długość. Trochę taka na lata 70, ale fajnie, fajnie sylwetka w tym wygląda, to jest lekko elastyczne i zgrabnie wygląda, bo tu ma takie zaszeweczki, jest taka prosta, minimalistyczna, ma bardzo fajny kolor jeansu, taki właśnie typowy jeans. No i tutaj możecie sobie zobaczyć opcję tej spódnicy do mojej takiej koszulki z Zary, taka zupełnie minimalistyczna, do tych sandałów, które mam na sobie i do tej białej koszuleczki, takiej fajnej z wiskozy. To jest taki skandynawski styl, powiedzmy. Nie do końca mój styl, ale postanowiłam Wam pokazać, bo to jest bardzo uniwersalna rzecz. Także jakby ktoś zamierzał na przykład sobie taką spódniczkę kupić, to voilà, będzie bardzo tanio. No ja ją kupiłam za 2 zł, więc pewnie też kilka złotych będzie u mnie na Vinted wystawiona. No i druga wersja jest taka bardziej moja, bardziej taka zwariowana, artystyczna, do takiego topu właśnie a la disco lata 70 ze srebrną nitką. Krótki topik, crop topik i wywiązana ta moja ulubiona taka a la japońska szarfa jako pasek w pasie. No i to już jest takie trochę bardziej moje, więc może bym to tak nosiła, tylko ja nie przepadam z takimi węższymi spódnicami. To już wiecie, jak mnie oglądacie, że to nie jest do końca dla mnie. Ale spódnica w ogóle mi się bardzo spodobała, żal było jej nie kupić za 2 zł, naprawdę, bo szkoda było po prostu, żeby ona się gdzieś poszła na śmietnisko i się zmarnowała. A może akurat ktoś z niej skorzysta. No i kochani, kolejna rzecz za 2 zł. To są spodnie skórzane, no nie wierzę, że je kupiłam, naprawdę. Spodnie z Top Shopu, naprawdę są ekstra super fajne. Tutaj jest odrobinkę coś rozprute na szwie, ale ja sobie to ręcznie naprawię, bo to naprawdę dla mnie to jest żaden problem. Super krój, taki a la lata 80, ale to nie są z lat 80, to są jakieś w miarę nowe spodnie, bo teraz też wiecie, że jest moda na te kroje lata 80. To są takie 7/8 bardziej spodnie, takie do mniej więcej, no zobaczycie tu na przebitce, bo te spodnie sobie do takiej koszulki tutaj przymierzyłam, którą też zaraz właśnie zobaczycie, bo będę ją pokazywać. No i świetne, świetne spodnie, naprawdę skóra naturalna, one są wymięte, bo ktoś je chyba wyprał w pralce, ale ja je sobie troszkę przypastuję, może lekko przyparuję parownicą i one będą idealne, bo to jest dobry rozmiar na mnie i chyba sobie przyszyję troszkę tutaj brzegi kieszeni, żeby one się tak nie otwierały, bo ja mam taką figurę, taką budowę, że po prostu te kieszenie się trochę za bardzo otwierają i to nie wygląda za dobrze, ale właśnie mówię, ja sobie to zawsze przymocowuję w tego typu spodniach i tego w ogóle nie widać potem. Także super, jestem bardzo zadowolona i tutaj wydaje mi się właśnie, że taka stylówka 80sowa będzie świetna też do tego. Fajne, fajne spodnie za 2 złotówki ze skóry naturalnej. Wow! Dalej zdobyczę za 2 złote. No i naprawdę miałam tym razem mega szczęście, bo takie perełki mi się trafiły superowe za te 2 złote. Bluzka od kochani Karen Millen. Świetna taka sportowa na lato, kolor idealny, ona jest taka, zobaczcie tu sobie na zbliżeniach, tie-dye, a jednak na tym tie-dye jeszcze są takie jakby paseczki sportowe. No i to jest właśnie taka krój sportowy, fajna, dłuższa, można do leggingsów, bo trochę przysłania tutaj już z tyłu, ma takie fajne marszczenie tu z boku, więc ona mogła być też na jakąś
wczesną ciążę, powiedzmy, bo jest tutaj dość wąsko. Znowu oczywiście, jak kręcę, to zawsze musi być tu jakiś taki hałas, który uniemożliwia mówienie, słuchanie i tak dalej. No i mają świetną kieszonkę taką. I w ogóle one mają mega fajne detale. Zobaczycie to w przebitkach. I są w idealnym... Ona ma mega fajne detale i jest świetna, po prostu jest w idealnym stanie, jak nowa. Jak nowa, naprawdę. Za 2 złote taka projektancka bluzeczka z bawełny, pięknej, dobrej jakości. Voilà. 2 złote. Zobaczcie sobie, tutaj mam tą bluzeczkę właśnie do tej spódniczki. Już wcześniej to widzieliście, ale teraz mówię już konkretnie o bluzce. No i kolejna bluzka, jedwab naturalny, firma Betty Barclay, więc taka, powiedzmy, to dla bywalców lumpeksów znana firma. To nie jest jakaś bardzo wymyślna firma, ale w porządku. To jest vintage bluzka z jedwabiu, taka luźniejsza, trochę dłuższa i bardzo, bardzo podobają mi się te wzory. One są właśnie trochę niby Versace, trochę Dolce & Gabbana, tak mi się kojarzą, takie rozety są tutaj. No i te przepiękne kolory, przeplatające się z takimi czarno-białymi motywami, no bardzo, bardzo mi się podobały kolorystyka tej bluzki. Jest tak uniwersalna, wiecie co, niektórzy mówią, że do czego takie coś nosić? Do wszystkiego, zobaczcie, do białej spódnicy w środek, ale i na zewnątrz jakby pasek włożyć też byłoby super. Takiej 80-sowej, do tego te właśnie moje niby butki vintage'owe. Dlaczego nie? Do bikerów. Takie mam turkusowe bikery, miętowe bardziej. Też super, zupełnie na sportowo albo z paskiem, tak trochę bardziej wyjściowo. Można to włożyć do właśnie takich spodni skórzanych, jak przed chwilą widzieliście. Super, też fajna stylowa, zupełnie na taka na lata 80. Można, taka vintage bardziej. Można to włożyć do, ja mam takie śliczne spodenki, które też niedawno pokazywałam, z wiskozy, takie krótkie spódnico-spodnie, do tego pasek i wygląda świetna, taka nieformalna stylówka balerinki i możemy pomykać na zakupy, na miasto, gdziekolwiek. Także bardzo, bardzo uniwersalna, piękna rzecz. Bardzo mi się podoba ten wzór, no i to jest jedwab, więc taram! Jedwab w stylu Versace. No i ostatnia dziś rzecz. Bardzo jestem też zadowolona, bo no naprawdę tego typu rzeczy kupić za 2 zł się rzadko zdarza też. Grauman, bluzka jakaś, pewnie to będzie skandynawska albo niemiecka. Mały rozmiar, bo to jest eseczka, jedynka. To jest bawełna, taka cieniusieńka, lekko przezroczysta bawełna. No i tutaj bardzo mi się podoba, ona jest taka ekskluzywna z wyglądu, ta bluzka. Ostatnio mam na to zajawkę, wiecie. Ta bluzka będzie, i ona ma takie prześliczne, zobaczcie, też uwielbiam te guziki, to są właśnie takie drogie, ekskluzywnych rzeczach przeszywane guziczki z masy perłowej prawdziwej. No i można to wielorako użyć, ja na przykład tutaj to użyłam trochę jako sweterek do topu, do jedwabnych spodni i topu, czyli zarzucamy to, jak jest nam lekko chłodnawo, można to rozpiąć, można to częściowo zapiąć. No i druga wersja, można to całkiem zapiąć i włożyć na wierzch, jako po prostu bluzkę, bardzo na luzie styl, ale też taki właśnie ekskluzywny, już taki bardzo wysmakowany kolorystycznie i materiałowo. To jest świetnej jakości, bardzo cieniusieńka bawełna. No i jeszcze wersja do środka, też jak najbardziej do spodni, mógłby być przepiękny pas tutaj też na wierzch skórzany i no i mega stylówka, naprawdę właśnie do jakiejś torebki markowej i wyglądamy jak milion dolarów. No i ta bluzka mi się też bardzo, bardzo podoba, przyznaję, że kupiłam ją też z myślą o wyjeździe właśnie w ramach narzucenia tego na przykład do samolotu na top i na spodnie, bo czasem jest klima i jest zimno, po prostu lekko chłodna, bo w samolocie. No i właśnie coś takiego się może przydać, albo właśnie wieczorem, jak jest już trochę chłodniej, do narzucenia sobie na strój dzienny. Kochani, no i kochani, jeszcze pokażę Wam dwie rzeczy za 2 złote, po 2 złote, których nie mam tutaj, ale których zrobiłam wcześniej zdjęcia i filmik, i kupiłam przepiękną bluzkę z jedwabiu i bawełny, nowiutką naprawdę, zobaczcie sobie na przebitkach, jest naprawdę piękna, dobrej firmy, jest no jak nowa, jakby zdjąć metkę, no nie wiem, czy ktoś faktycznie oddał nową, może miał za małą, może jakiś styl nie pasował, w każdym razie śliczny taki pistacjowo-miętowy kolor. Właśnie taka ściągaczowa z koronką, to jest ten mój ulubiony,
ulubiony po prostu styl. I zobaczcie, tutaj nagrałam dla Was przebitkę. Właśnie w tej bluzeczce, jak ją przymierzyłam po wypraniu. Jak ślicznie się prezentuje ta bluzka, myślę, że Ani będzie cudownie w niej. Taki mały dodatek do prezentu imieninowego, no bo wiadomo, że bluzka za 2 zł to nie może być jakiś główny prezent, ale jest piękna, jest w idealnym stanie po prostu. Tutaj nie ma ani kuleczki, ani po prostu nic się z tym nic. No po prostu to jest jakby nowe, tylko zdjęta metka. Przepiękne guziczki ma, naprawdę takie, no takie śliczniutkie. No i wiadomo, jedwab z bawełną, mega, mega zakup moim zdaniem. Nie wiem jak to jest możliwe, że coś takiego można kupić w ogóle za 2 zł. No na pewno coś takiego kosztuje grubo ponad 100 w sklepie, bo to jest, takie topy robią takie ekskluzywne firmy, które raczej sobie sporo liczą. No i w ogóle też jedwab jest drogim materiałem, więc nawet jak kupujecie coś jedwabnego w Zarze czy w H&M-ie, to cena tego jest kilkakrotnie nieraz wyższa niż takich zwykłych ciuchów z poliestru. No i tak, piękna rzecz moim zdaniem do zielonych oczu mojej przyjaciółki będzie... Moim zdaniem po prostu rewelacyjnie to wyglądało. I właśnie to jest bluzka dla mojej przyjaciółki. Taki dodatek imieninowy, jak mówiłam. Bardzo, bardzo mi się podoba ta bluzeczka. Tutaj nawet jest przebitka, jak moja koleżanka w niej wygląda. Też super jest jej w niej. Aż nie wierzę czasem, że to się, że ktoś takie rzeczy oddaje i że one zostają po te 2 złote. No, sami przyznajcie. Przepiękna rzecz. Druga rzecz to zasłonki. Właściwie każda z nich była po 2 złote, więc w sumie to są 4 złote. Ale wiem, że moja przyjaciółka właśnie urządzała swoją taką werandę ogrodową, taki tarasik i szukała jakichś zasłon. Takie bardzo cieniutkie, muślinowe, bawełniane zasłonki w niebieskim kolorze, które świetnie moim zdaniem jej tam pasują. No i kupiłam jej po prostu takie i przywiozłam dodatkowo jako niespodziankę. No bo naprawdę, takie zasłonki kosztują po kilkadziesiąt złotych za sztukę, a tutaj przepiękne, bawełniane, właśnie w takim pięknym kolorze, idealne do ogrodu zasłonki po 2 złote. Także też uważam, że super za. Ciekawa jestem, czy się Wam podobają. Mnie się mega podobają. Gdyby nie to, że już tu mam wszystko urządzone, to pewnie by u mnie tu wylądowały, bo mi by też niebieski pasował. Ale mam na razie te białe i myślę, że nie ma co też sobie zagracać, bo ciągle znajduję jakieś rzeczy na wyprzedaży. Tymczasem za 2 dni wyjątkowo zapraszam Was na ekstra program, w którym pokażę perełki moje, które wyprzedaję na Vinted. Pokażę takie najfajniejsze rzeczy, bo szczerze mówiąc trochę się tym nie zajmowałam i tak to zaniedbałam, a szkoda mi tych rzeczy, bo niektóre są naprawdę świetne, markowe i wcale niedrogo je wystawiam. Większość z nich przynajmniej. No i może ktoś z Was będzie chciał sobie skorzystać, zobaczyć, do czego to można nosić, bo też pokażę różne możliwości, stylizacje z tymi rzeczami, bo niektóre były też w programach. No i może będziecie sobie chcieli coś zakupić. Zawsze można się ze mną tam trochę targować, w razie czego nie ma problemu. No, także będę o tym już mówić w tym holu wyprzedażowym moich rzeczy. Kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia. Pa!